przewijają się na zapleczu, można tak powiedzieć, tych obrazów, tych cichych opowieściach, czytanych indywidualnych przez każdego z nas. I znowu dochodzimy tutaj do kolejnego piętra malarstwa, że malarstwo, mimo że jest oglądane przez tylu ludzi naraz, jest też odbierane za każdym razem indywidualnie. To jest bezpośrednia rozmowa pomiędzy artystą, dziełem i odbiorcą. I dlatego polecam jednak nauczenie się obsługowania tym urządzeniem, bo inaczej, tak jak mówi artystka, będą Państwo musieli się zadowolić tylko tym, co widzą na ścianach i